słyszałem, że znowu jesteś do wzięcia. Tak. Ostatnio miałem też pytanie jedno jakiś czas temu z jednej agencji. No i ostatecznie tak, oficjalnie, bo zawsze to było tak, że ja gdzieś tam mówiłem, że my z Karoliną się trochę schodzimy, bo tak było, gdzieś tam walczyliśmy o to wszystko, walczyliśmy o ten związek, ale tak, oficjalnie już nie jesteśmy razem. Już mogę to powiedzieć jakby, bo gdzieś miałem cały czas taką nadzieję, ale nie udało nam się poukładać tutaj tego wszystkiego. Aczkolwiek mamy bardzo dobry kontakt, no bo prowadzimy fundację już dobrych kilka lat, kiedy się jeździliśmy do Gambii. Jakby ten kontakt jest taki koleżeński, przyjacielski, ale parą już nie jesteśmy, także jestem singlem, dokładnie tak. W takim razie, co jest taką przeszkodą w takich powrotach? Co jest przeszkodą? No to jest dobre pytanie. Powroty zawsze, czasami się mówi, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki, ale to też tak nie jest, bo my gdzieś walczyliśmy o to, ale myślę, że też no dużo się wydarzyło przez te kilka lat, odkąd byliśmy razem. No, Karolina zaczęła być ze mną też w takim ciężkim momencie, jak ja dopiero zostałem mistrzem Polski, jakby to wszystko się u mnie gdzieś tak mocno zaczynało i ona też gdzieś w tym wszystkim była ze mną. Ja też popełniłem kilka błędów oczywiście, no nie wiedziałem wtedy o tym, ale dzisiaj jakby patrząc na to gdzieś tam dalej widzę, że nie wszystkie moje decyzje były dobre. No ale tak musiało się wydarzyć. Sporo się nauczyłem. Myślę, że ona się też sporo nauczyła i gdzieś fajne jest też to, że mówię, mamy dobry kontakt i gdzieś to, co przeżyliśmy razem, gdzieś tam też jest z nami. No jesteśmy przyjaciółmi, więc póki co tak i zobaczymy, co będzie w przyszłości. To w takim razie kto z was powiedział, zostańmy przyjaciółmi? Ja myślę, że to dojrzewało w jednym i w drugim, bo to tak nie było, że od razu ktoś powiedział. Ona już gdzieś tam wcześniej o tym to czuła, wiedziała. Ja gdzieś starałem się jeszcze za wszelką cenę walczyć, próbować, ale gdzieś chyba podświadomie sam też wiedziałem, że jakby to nie ma sensu. No i po dłuższym czasie doszedłem do takiego wniosku, więc ona chyba pierwsza, ale ja później dojrzałem sam do tej decyzji i też stwierdziłem, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Teraz po tych doświadczeniach, jeśli miałbyś się z kimś wiązać, to jak sobie wyobrażasz swoją partnerkę? Jaka powinna być? Jaka powinna być? No to powtórzę się już z tym, co kiedyś chyba. Nawet wam też kiedyś mówiłem, że to tak nie mam, bo nie ma znaczenia, czy to będzie wyglądowo brunetka, blondynka, ruda, jakie będzie miała cechy charakteru. Znaczy ja... To musi być też coś takiego, że musi być taka ta strzała mora, wiesz, nagle jest ktoś, kto ci wpadnie w oko i mówisz, kurczę, to jest fajna osoba, chciałbym ją poznać, no i potem z tego coś się rodzi, prawda, nie ma na to recepty, ja mogę teraz powiedzieć, że chciałbym, żeby była to, nie wiem, miła, sympatyczna, uśmiechnięta, nie, no po prostu, to jest, ktoś jest, nagle trafiasz na kogoś i nagle jest ten strzał i dobra, to jest to. Cześć, tu Natasza, zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.